Dominik szuka żony ledwo wrócił na ekrany, a tu taka burza. Widzowie nie mają dla niej litości. Podczas trwania pierwszego odcinka najnowszej edycji Rolnik szuka żony, który został wyemitowany w niedzielę, widzowie mieli okazję posłuchać, w jaki sposób potencjalni kandydaci chcieli przekonać do siebie uczestników programu. Internauci nie kryli jednak swojego rozczarowania Agatą. Co jej zarzucali? Wystartowała najnowsza edycja Rolnik szuka żony. W niedzielę 15 września na antenie TVP1 wystartowała najnowsza, 11 już edycja, Rolnik szuka żony. Program ten od lat cieszy się dużą popularnością i za każdym razem wzbudza wiele emocji. A nie zabrakło ich już w pierwszym odcinku, gdy uczestnicy czytali listy od swoich potencjalnych kandydatów i kandydatek. Każdy z rolników z zaangażowaniem zapoznawał się z treścią, chcąc możliwie najwięcej dowiedzieć się o ich nadawcach. Szukali wspólnych cech i takich samych zainteresowań, co pozwoliłoby im nawiązać nić porozumienia. Niektórzy uczestnicy byli wręcz zaskoczeni ilością nadesłanych listów. By ułatwić im wybór, Marta Manowska zadecydowała, że do kilkorga z nich zadzwoni, by bohaterowie matrymonialnego programu mogli porozmawiać z kandydatami, co pomogłoby im rozwiać wszelkie wątpliwości i podjąć właściwą decyzję. Czytanie listów nadesłanych przez potencjalnych kandydatów i kandydatki zawsze wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Tak też było podczas pierwszego odcinka 11 edycji, Rolnik szuka żony, a znaczną uwagę internautów przykuła Agata. Pięćdziesiątsiedemlatka zamieszkująca województwo mazowieckie i zajmująca się hodowlą bydła mlecznego już od samego początku podkreślała, że będzie wybredna podczas wyborów mężczyzn, których będzie chciała poznać i faktycznie tak się stało. Agata otrzymała wiele listów i dość szybko udowodniła, że robi staranną selekcję. Odrzuciła 39-letniego Roberta, twierdząc, że wiekiem pasowałby bardziej do jej córki, a także przerwała Marcie Manowskiej, gdy ta czytała list od 82-letniego kandydata. Jej zachowanie zdecydowanie nie przypadło do gustu internautom, którzy szybko wyjaśnili, jak sytuacja wyglądała z ich punktu widzenia. Tragiczna historia jednej z uczestniczek Rolnik szuka żony, Agata od wielu lat gospodarstwo prowadziła samodzielnie, wspierana przez dzieci. Okazało się, że niegdyś przeżyła bolesną tragedię. W rozmowie z Martą Manowską zdradziła, że w wieku 34 lat została wdową i od tamtej pory samotnie musiała wychowywać czwórkę dzieci. Jej mąż zginął w wypadku samochodowym.